Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w Toruniu jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie organizujemy dla tutaj kolegów taki punkt, gdzie będzie można sobie przyjechać, wspólnie dopingować gołębie, które będą latały. Właśnie dopingować pokażę, będziemy może tutaj z tych miejsca, pokażmy taki namiot, mamy tutaj postawiony, jeszcze mamy etap, że tam no po prostu wyposażamy go, uzbrajamy, zakładamy oświetlenie, doprowadzamy system, kamery i tym podobne. Mamy tu biuro, w biurze tam jest łącze internetowe, także obraz stąd, jak również to, co się dziać będzie w gołębniku, na antenach będziemy mogli pokazać. A dzisiaj budujemy tutaj gołębnik. Gołębnik też staramy się tak wypostawić, żeby był maksymalnie funkcjonalny, prosty. Ten gołębnik nie jest duży. Przewidujemy go tak 120 gołębi około, no może 150. No zobaczymy po prostu, jak wyjdzie. My tutaj, co ciekawe, chcemy ten gołębnik postawić w taki najprostszy z możliwych sposobów, ale ma być solidny, ale też wykorzystujący dostępne na rynku materiały, takie, które są bezpośrednio w hurtowniach. My tutaj staramy się jak najmniej po prostu docinać drewnianych elementów. Po prostu wykorzystujemy tutaj to, co mamy do dyspozycji. Ja może tutaj pokażę, bo jak wyglądać on będzie teraz ostatnio. Teraz dopiero właśnie stawiamy ściany, ale pokażę, o co chodzi. Zasadniczo on jest zbudowany na bazie takiej sklejki o grubości 12 mm. Sklejka taka została zakupiona w hurtowni, można kupić w dowolnym miejscu. Ona ma wymiar 125 cm szerokości. Tutaj właśnie to jest ten wymiar, o tu. I wysoka jest 250. I my specjalnie, jak kupiliśmy tą sklejkę, w ogóle nie docinamy. Jedyny wyjątek zrobiliśmy tutaj dla przedniej tutaj ściany, gdzie połączyliśmy, ale też zrobiliśmy, że na długości 250 cm cięliśmy te elementy, które nam były potrzebne, czyli tutaj mamy 42 cm wysokie te dwie tutaj części i u góry po 20 cm. I na ten cały gołębnik, łącznie ze ścianami bocznymi, które tutaj mamy, on ma wymiar 250 na 500 cm, wykorzystujemy dokładnie 2, 4, 6, 8, 9 płyt ze sklejki takiej, jeszcze raz jak mówię, 12 mm gruba, 125 szeroka i 250 cm długa. Do tej sklejki my, żeby ją wzmocnić, dołączyliśmy takie elementy drewniane, to są takie kantówki, one mają wymiar 5 na około 8 cm i z nich po prostu tutaj robimy wszystkie boki. Wcześniej sobie przygotowaliśmy już takie te ściany, teraz jest tylko już po prostu, kiedy przykładamy, to dzięki też temu, że właśnie zostawiliśmy kształt sklejki, praktycznie kąty nam automatycznie wychodzą. Nie musimy się, że tak powiem, dużo bawić w takie zwane tutaj dopasowywanie, poziomowanie, te sprawy. One nam tu po prostu te sprawy wychodzą. Tutaj takie widzimy, mamy też taką ciekawostkę, jest to specjalny wspornik, który został wykonany tutaj w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie, a on jest przystosowany do takiego rusztu, bo tu będzie wszystko na ruszcie, ale ruszt wykorzystujemy tutaj, który produkuje nasz kolega Marek Rzepka w firmie Polmark, tam można sobie zadzwonić i takie specjalne ruszty, one są podwieszane, zobaczmy, one tak wyglądają. One mają wymiar, tu jest 40 cm szerokie, około 60 cm długie. Ja się tutaj po prostu, my będziemy je tutaj, ja pokażę, może teraz każdy element będziemy się starali, o, on tak przychodzi, on będzie tu podwieszony i on na tych wspornikach się opiera. I żeby on się nie zsuwał, on jest tak skonstruowany, że jeżeli ten już postawimy element, to kolejny, który kładziemy, przepraszam, o tak, może źle zrobiłem, o tak, pokładziemy go, to z tej strony, o tutaj ma specjalne otwory, w które wchodzą te tutaj końcówki z kolejnej kratki. O, my je tutaj wsuwamy. One się tutaj nam ładnie dopasowują. O, i to już leży, a z boku dokładamy i tu się tak dobrze wpasowuje. I tutaj na łączeniu mamy akurat właśnie element tego wspornika. Wtedy cały ten gołębnik mamy niejako na podwyższeniu. To będzie około 40 cm. Myślę, że to wystarczy. Ściany, dzięki temu, że zrobiliśmy tego typu konstrukcję, że sklejkę zlicowaliśmy od wewnątrz, będziemy mieli gładziutkie, możemy sobie z nimi zrobić co chcemy. Później pokażemy jeszcze, jak dach skonstruujemy. My tutaj zrobimy dach taki dwuspadzisty, z tym, że z przodu chcemy zrobić bardziej taki płaski, żeby gołębie miały tak jakby dodatkowe lądowisko. Oczywiście będzie tutaj wejście, z przodu siatki, tutaj z boku wejście do tego gołębnika. No, oczywiście będzie też zrobione tutaj miejsce, że będzie można sobie wsunąć wanienkę, ażeby gołębiom tym zapewnić kąpiel. To jest taki jeden z etapów, teraz to budujemy. Proszę mi wierzyć, postawienie tego gołębnika, jeżeli nawet sami robimy tutaj w 2-3 osoby, jesteśmy to w stanie sami zrobić w 2-3 dni, naprawdę robiąc to nawet po godzinach. I też później pokażę, jaki koszt tego jest, także nie jest to skomplikowane, a mówię, wszystko jest dostępne z elementów, te, które mamy dostępne tutaj na rynku i co najważniejsze, staramy się jak najmniej je obrabiać. Tutaj może troszeczkę będzie zabawa z jedną rzeczą, że ten rusz, który mamy od kolegi Marka Rzepki, on na tej długości, on niestety nam troszeczkę będzie, to będziemy dłuższy, to będziemy musieli
kilka elementów, pięć takich przęsełek, które pokazywałem, po prostu skrócić, ale to się bardzo łatwo robi, gdyż to się wykonuje normalnie na normalnej pile takiej stołowej, można odciąć i wtedy położyć. I później, kiedy sobie będziemy chcieli na przykład taki gołębnik wysprzątać, to bierzemy sobie tutaj, że tak powiem, myjemy to myjką zwykłą, ciśnieniową, wyciągamy na zewnątrz i mamy pokój. Oczywiście tutaj my postawiliśmy to na takich bloczkach betonowych tylko. Później dolejemy, kiedy już będziemy widzieli to wszystko, jak wychodzi. Dolejemy tutaj taki kształt betonowy, że tak powiem, fundamencik. Także wszystko tutaj będzie takie, powiedzmy, szczelne, żeby nam nie wchodziły gryzonie. I też tutaj od spodu właśnie też, co ważne, nie mamy takich przestrzeni, żeby nam nie wiało mocno. Starczy, my myślimy, że ta z przodu tutaj, ta duża część, która będzie siatką obciągnięta, to będziemy, to wystarczy. Tutaj oczywiście dojdą jeszcze takie poprzeczki, ale te poprzeczki będziemy montować w czasie późniejszym. Także zachęcamy wszystkich do oglądania tego, a będziemy w kolejnych tutaj odstępach w tym filmie pokazywać poszczególne etapy budowy. Miejmy nadzieję, że szybko go postawimy. Myślimy, że to nam zajdzie jeszcze, tak jak mówię, dzisiaj, jutro. I wtedy już tutaj z tej strefy kibica, z tego miejsca, gdzie tutaj mamy biuro, będziemy mogli tutaj, kiedy gołębie tutaj obsadzimy, będziemy mogli sobie swobodnie obserwować ich loty. I my tutaj planujemy robić loty przez cały sezon, ale nie sezon lotowy, tylko, że tak powiem, przez cały rok. Podobnie jak to było w Kosakowie, nawet w zimie. No zobaczymy, jak nam po prostu to wyjdzie. Widzimy, prace pomału się posuwają. Tutaj już mamy wstępnie osadzony stelaż, który będzie podtrzymywał te ruszta. Ruszt już widzimy, jak będzie tutaj wyglądał. Zobaczmy, żeby sobie ułatwić te stalowe takie profile, które to musieliśmy już sami, nie robiliśmy, bo to jest taka konstrukcja spawana i dość mocna, żeby to też było wytrzymałe. Zobaczmy, ja tu wchodzę na to wszystko, o, się trzyma ładnie, żeby to wszystko dobrze się działo. To my tutaj zrobiliśmy, że do bocznej ściany od tamtej strony dokręciliśmy drewnianą jedną listwę, ona sobie idzie z tej strony, z drugiej strony jest taka sama listwa, natomiast tutaj pomiędzy będzie ten stalowy wspornik. Oczywiście tutaj, żeby nam się to nie rozjeżdżało na długości, tutaj tak jak wyjdzie nam z wymiaru, damy też jeszcze listwy łączeniowe specjalne. Także tutaj mamy wszystko tutaj przygotowane. Także zobaczmy wtedy, jak będziemy ruszt na całości mieli, koledzy będą wszyscy to widzieli i dzięki temu my tu mamy swobodnie możliwość, chodzi nam też, żeby bezobsługowo najmniej tutaj, jakby najmniej robić, a przy takim ruszcie możemy sobie na to pozwolić. Natomiast tak jak gdybyśmy chcieli sobie tutaj robić podłogę pełną, to też nie ma problemu, możemy osadzić. Tutaj tak wymiar specjalnie dobraliśmy, żeby tutaj w miarę było zlicowane. Gołąbki, jak tutaj akurat mamy słońce, tutaj zobaczmy, cały czas po południu, od rana do wieczora operuje. Będzie gołębnik naświetlony, słońce to jest po prostu dla gołębi dobra rzecz. Także widzimy, o. I tak pomalutko sobie tutaj będziemy kolejne etapy, co robimy, tutaj kolegom pokazywać. Mamy już godzinę 20, prawie 17 czy 18 minut zostało do końca. Właśnie zakończyliśmy dzisiaj tutaj wspólnie, tutaj z tymi kolegami, co tam widzimy. Robiliśmy to we trzech, ten gołębnik. Tutaj na razie mieliśmy, tak jak wcześniej pokazywaliśmy, gotowe elementy, były to elementy zakupione w hurtowniach. No staramy się tutaj robić, tak jak mówiłem, minimalny, żeby odpad był. No i tak pokażę, jak może wygląda. Zobaczmy. Tutaj jutro, pojutrze będziemy tutaj robić jeszcze tylko dach i tutaj przednie elementy gołębnika, czyli tutaj będą siatki. Wlot oczywiście, wlot, wszystko, system oczywiście będzie doprowadzony, oświetlenie i te sprawy inne, ale prąd, przepraszam. I tutaj zobaczmy tylko, jak to powstało tutaj. Tam jeszcze z tyłu mamy takie przygotowane inne rzeczy, ale to będziemy pomału sukcesywnie pokazywać, jak wygląda. Chodzi tylko o to, że ten gołębnik robiliśmy bardzo prostą metodą, korzystając z takich standardowych elementów, wymiarów, jakie są w hurtowniach. My kupujemy to na przykład w takiej firmie Kornix, to jest firma w Starogardzie Gdańskim. Zobaczmy, ja tak podejdę, bo pokażemy. Ten gołębnik stawiamy przy użyciu, bo tutaj nie mamy akurat dużo sprzętu takiego profesjonalnego, stolarskiego, ale no, zostały nam kilka tych podestów. Podestów tam nam poszło, więc chyba 9 razy 5, 45 sztuk. O, jedyna rzecz, co jest odpadem, można powiedzieć, dzisiaj, to jest oto. To musieliśmy odciąć, bo na wymiarze tym 5 metrów, no niestety to było za długo, za daleko trochę i ten. Tutaj resztki nam zostało materiału. Korzystamy z takich naprawdę prostych tutaj, no nie, już kolega schował, ale to jest zwykła taka pilarka ręczna. Ona troszeczkę głębiej tnie i nic więcej. Natomiast tutaj, staramy się, żeby tego jak odpadu jak najmniej było i bardziej tak optymalnie, efektywnie wykorzystać materiał. I
No, oczywiście przygotowaliśmy tutaj sobie te wszystkie komponenty, bo wiadomo, róż trzeba zamówić wcześniej taki, to samemu go nie wykonamy, to jest w firmie Polmark, jeszcze raz mówię. Tutaj, ja pokażę jak on wygląda, tak go wyciągamy, o, tu. Tutaj mamy wolną przestrzeń, tu mamy takie te stelaże nam wykonała firma, my ją znamy, to jest sklep dla hodowców.pl, oni to robią jako główną produkcję, oni wykonują w ogóle te pawilony, pawilon też mamy od nich, no i tutaj są te elementy. Nie wiem, czy u nich to zamówicie, ale tutaj chodzi o samą ideę, tylko takie wsporniki to wykona każda jedna firma, zakład ślusarski, który tutaj mamy gdzieś w okolicy. Tutaj bardzo fajnie się robi, gdyż ten profil stalowy, który tu mamy, umożliwia bardzo łatwe łączenie i dzięki temu uzyskujemy też tutaj 228,5 cm długość i dzięki temu my tutaj sobie wkrętami takimi, które od razu zobaczmy tutaj takie malutkie śrubeczki, one gwintują, o tutaj jest widać tą dolną tą, one po prostu jak się wkręcają, nagwintowują tą stal i to jest jak najmniej pracy. My tu się staramy właśnie też to zrobić, żeby to była dość prosta konstrukcja i dla każdego takiego domowego majsterkowicza łatwa do wykonania. Ale mówię, trzeba sobie tu zgromadzić parę takich niezbędnych akcesoriów, czyli ten ruszt, sklejkę, jakieś tam beleczki drewniane. To mogą być czy tam 5 na 10, czy tam 4 na 8, to już nie gra roli. Tutaj oczywiście trzeba też jeszcze parę elementów takich stalowych, jak my tu mamy takie kątowniki, które tam w rogach widzimy. Później jeszcze do tego dobijemy siatkę i wykonamy dach. Ale to już w kolejnych odcinkach będziemy pokazać jak to robić. I proszę zobaczyć jak to fajnie wygląda, bo my troszeczkę odwróciliśmy całą tutaj ideę, bo wcześniej jak każdy robi gołębki, to stara się, żeby ten gołębnik z zewnątrz był wykonany tak ładnie, estetycznie, natomiast w środku mamy te kantówki, dopiero później musimy jakieś nabijać sklejkę, czy jakieś tam inne płyty. My tam odwróciliśmy rolę, a z tego powodu, że zobaczmy, mamy teraz lato, my jesteśmy w stanie sobie taki gołębnik wykonać, poświęcić na to jakieś tam pieniądze. Później, kiedy przyjdzie już na przykład jesień, to możemy nawet na raty sobie tutaj ocieplać, obijać poszczególne ściany, no i po prostu tutaj dalej go doposażać, ale co najważniejsze, w tym momencie te gołębie już w środku będą cały czas sobie siedzieć, oczywiście my tu oczywiście siodełka dorobimy, dorobimy jakieś cele, no system wiadomo, oświetlenie, inne sprawy, no postaramy się tutaj pokazywać różne te ciekawostki, które gdzieś tam jeżdżąc po Europie spotykamy, widzimy, wdrażamy, no i żeby tak było z pożytkiem dla wszystkich hodowców. Także zapraszamy do oglądania kolejnych części, jak ten gołębnik powstaje, a jak tylko go postawimy, to jest kwestia najbliższych 2-3 dni, przepraszam, może nie, 4, bo jest jeszcze weekend, a w trakcie weekendu trzeba jechać gdzieś jakieś loty sfilmować, także poniedziałek, wtorek myślę, już będzie koniec tego, no i wtedy już tutaj wspólnie z kolegami z klubu Kopernik, jak również z kolegą Przemysławem Kozakiem, z prezesem Stowarzyszenia Mistrzowskiej Gołębi Europy, będziemy tutaj ten gołębnik niejako gołębiami zasiedlać. Tak na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot!